System zarządzania jakością spółki WZM jest oparty na normie ISO 9001. Mamy świadomość, że skuteczne zarządzanie jakością jest gwarantem utrzymania wysokiego poziomu satysfakcji klienta. Buduje i zwiększa zaufanie do produktów z naszej oferty oraz pozwala systematycznie podnosić efektywność i wydajność przedsiębiorstwa. W celu zapewnienia wysokiej jakości produkowanych wyrobów nieustannie prowadzimy działania kontrolne na różnych etapach procesu wytwarzania. Kontrola w naszym przedsiębiorstwie zaczyna się już na etapie odbioru surowców czy innych niezbędnych materiałów potrzebnych do produkcji. Nazywamy to kontrolą jakości dostaw. Wymagamy od naszych dostawców certyfikatów jakościowych, które muszą być dołączone do każdej dostawy. Weryfikacja certyfikatów przy dostawie to pierwszy etap kontroli. Następnie inżynierowie jakości pobierają próbkę, która jest weryfikowana w laboratorium pomiarowym i laboratorium metalograficznym. Bardzo ważnym i obligatoryjnym etapem jest samokontrola, która dzięki regularnym szkoleniom jakościowym, metrologicznym czy stanowiskowym realizowana jest przez naszych operatorów. W celu usprawnienia i skuteczności weryfikacji jakościowej wyrobów, technolodzy WZM do każdej operacji przygotowują plan kontroli, który precyzyjnie określa wymagane charakterystyki oraz przyrządy i narzędzia pomiarowe. Kolejnym bardzo istotnym elementem jest kontrola inspekcyjna prowadzona przez pracowników kontroli jakości na różnych etapach procesu produkcyjnego. Polega ona na pobraniu próbki statystycznej detali z danego zlecenia produkcyjnego i następnie jego pomiarze i ocenie. Warto tutaj wspomnieć o tym, iż limit akceptowalnej jakości AQL w spółce WZM jest na poziomie 0,65%. Co to oznacza w praktyce? W momencie wykrycia przez kontrolera w próbce choć jednej sztuki z defektem, całość zlecenia jest zatrzymana, a następnie weryfikowana pod kątem wyeliminowania sztuk z defektem. Na zakończenie kontroli procesu produkcyjnego ma miejsce kontrola ostateczna, której poddawane są wszystkie zlecenia. Kontrolerzy pobierają próbkę statystyczną, którą sprawdzają pod kątem wymiarów oraz oceny wizualnej. Jednocześnie w celu weryfikacji odchyłek kształtu próbka jest przekazywana do laboratorium pomiarowego. Finalną kontrolą przeprowadzaną w naszym przedsiębiorstwie są audyty systemu, procesu i wyrobu, które są przeprowadzane przez certyfikowanych inżynierów jakości. My skupimy się na tym ostatnim rodzaju. Audyt wyrobu polega na pobraniu z magazynu wyrobów gotowych próbki detali danej referencji, a następnie sprawdzenia jej pod kątem pomiarowym, wizualnym i pracy. Dana referencja określana jest na podstawie zgłoszeń bądź uwag klientów. Ma to na celu potwierdzenie wymaganej jakości wyrobu. W firmie WZM zatrudnionych jest ponad 230 osób. Warto zaznaczyć, że firma istnieje od ponad 70 lat, a nasze produkty są dostępne w 33 krajach na świecie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dbanie o jakość na każdym etapie produkcji.